Witajcie w kolejnym odcinku, w którym to będę odpowiadał na Wasze pytania. Zapraszam na film. I odnośnie tego, co mówiłem w ostatnim odcinku, chyba kuja, o moim tutaj problemie z zasięgiem z internetem, dostałem wiele informacji i tutaj porad, jak ogarnąć taki internet. I nawet Damian tutaj do mnie napisał maila dość długiego z instrukcją, jak co ogarnąć. Bardzo Ci za tego maila dziękuję. Jest tu dużo bardzo ciekawych wskazówek i część z nich ja już po prostu spełniłem. Wiesz, ja już to mam. No może oprócz tej anteny takiej dużej, żeby tam jeszcze gdzieś ją zamontować może. To tego jeszcze nie próbowałem. No bardzo wysoko mam pod samym dachem, po prostu pod szczytem dachu mam router i z antenami. Może bym wymienił na jakieś mocniejsze, byłoby lepiej, ale to widzisz, że chyba nie w tym problem jest, bo tu jest po prostu jakiś problem techniczny oni mają, z jakimiś nadajnikami, jakieś pasma tu coś nie działają, moi sąsiedzi się boksują z nimi, piszą tam reklamacje, dzwonią praktycznie codziennie, bo niektórzy pracują zdalnie i mają z tym wielki, wielki problem, bo ten internet tu chodzi, no tragicznie chodzi, to jest jakość, no dramat jakiś jest po prostu, no, prędkość 2-3 to jest maksymalnie, jak to idzie. Więc ja filmy wrzucam Full HD. No, chciałbym zrobić w 4K. Mam takie możliwości teraz, żeby zrobić w 4K. I te filmy byłyby niesamowitej jakości. Mogę nawet w bitrate 400 to robić, nie? Tylko, że no, nie wrzucę takiego filmu, bo trwałoby to wieki. Więc puszczam filmy w Full HD. To jest bez znaczenia dla osób, które oglądają na smartfonach, tabletach czy tam komputerach, no to wygląda bardzo, bardzo ładnie. Ale jak ktoś ma telewizor duży i chciałby 4K oglądać, to na pewno ta różnica jest widoczna, więc no, na tą chwilę technicznie nie jestem w stanie tego przejść po prostu, nie da rady. Ciężko ukryć ten temat jest. Tutaj legendy krążyło o światłowodzie i chyba na tym się skończy, na legendach, bo ja się teraz dopytuję, człowiek kto, gdzie, co, jak, to nikt nic nie wie. Nie wie. Ktoś puścił jakieś plotę, że no, będzie tutaj światłowód, w tym roku miał być. No ja też się podjarałem, myślę sobie, ale teraz no, maksymalną jakością będę wrzucał filmy 4K normalnie z bitrate'em takim, żeby ta jakość była... No i tyle. Na moim podjaraniu się chyba skończy. Co do radiówki, tu radzicie, żeby ogarnąć jakichś lokalnych operatorów i tu w miasteczku obok jest taki operator radiowego internetu. Ja ich tutaj nawet ściągnąłem, żeby mi zobaczyli, co się tu dzieje. Już mi przez telefon mówili, że nie, to gdzie pan mieszka? Tu i tu. O, to nie, to tam słabo będzie. No ale mówię, może jakieś pomiary panowie byście przyjechali, ogarnęli, zobaczyli, a będziecie tu być w okolicy, no to będziemy tam pojutrze w okolicy, to podejdziemy. No i przyjechali. No i słuchajcie, no to i zrobili jakieś tam rozeznanie i się okazało, że no moja osiedla jest w takiej dolinie, jak te anteny się nie widzą, coś tam, a ta antena jest trochę dalej, z której tu mógłbym ciągnąć, no to mówi, to bez sensu jest to tam, u pana to nie zadziała, nie? No, na tym się skończyło. No i jestem w kropce, no bo przy tym internecie tutaj, no to powiem wam, wrzucanie filmu takiego zwykłego Full HD to jest po prostu droga przez mękę, to trwa i trwa. Przez to się wiąże dużo niedogodności, no bo ten komputer musi być włączony no, wiele godzin, naprawdę, cały dzień, a nawet czasami dłużej, żeby film wrzucić. No, taki godzinny, no, to dla mnie to jest już dramat teraz wrzucać, nie? Na szczęście dzielę teraz niektóre odcinki, które są godzinne na dwa na przykład, nie? No, komputer dużej mocy pobiera ogromną ilość energii, to jest ładnych kilkaset wat. Ja on tak chodzi, no to wiecie, no, jakby to był szybki internet, to pyk i zrobione, nie? A tak, no kit. No i tu jeszcze były takie, wiecie, tutaj podpowiedzi, że może Starlinka sobie od Elona tam zamówić. Nie? No i fakt, no to jest fajna sprawa. Internet jest bardzo szybki, bardzo stabilny. Nie przeszkadzają tu warunki pogodowe. Ta antena tam się porusza, śledzi to wszystko. No ale zestaw startowy, słuchajcie, kosztuje ponad 2000. No nie stać mnie na coś takiego. Abonament to jest chyba 3-4 stówy miesięcznie, więc no jak za internet kosmos, nie? Ja już teraz płacę abonamenty za oprogramowanie, żeby dla Was robić te filmy, no bo Adobe Premiere jest po prostu w abonamencie i trzeba płacić tam w dolcach za możliwość korzystania z tego programu. Jeszcze bym sobie wziął na klatę teraz, no nie jestem w stanie tego zrobić, to jest po prostu nie stać mnie na coś takiego na tą chwilę. Zobaczymy co dalej. Witam, mam pytanie. Jaki widz zewnętrzny AQL-a będzie dobry do 500 litrów? AQL Ultra Max 2000 czy Hyper Max 4500? No Ultra Max 2000 fajnym filtrem jest, ale na 500 litrów nie bardzo, nie bardzo. No ale widać, że szmalowny jesteś akwarium. 500 litrów, ceny energii ciągle rosną. 500 litrów, no to trzeba być szmalowym. Słuchaj, a tak na poważnie, no ten
Hypermax myślę, że bez problemu sobie poradzi z takim akwarium, ale żeby mieć totalnie święty spokój, to dwa takie filterki. No, szmalowny przecież jesteś, nie? No, no, śmiało. I odnośnie ostatniego odcinka, w którym to opowiadałem w sposób taki lekko humorystyczny, jak zawalczyć z glonami, jak się ich pozbyć. No, tytuł z filmu Sabotaż. No, jak ktoś będzie później sobie taki szukał takiego materiału, jak się pozbyć glonów, no to chyba nie wpadnie na pomysł, że tam będzie coś o glonach. Więc ja w późniejszym terminie zmienię tą miniaturkę i tytuł na coś innego. No wy już teraz wiecie, no ale powiedzmy sobie, że za miesiąc, który będzie szukał takiej informacji, no to film już będzie starszy w tym momencie, nie? Już tam go przykryją inne filmy i ciężko będzie do niego dotrzeć. Więc miniaturka się później zmieni. Tytuł się zmieni, no może miniaturka zostanie podobna. I tam padło pytanie, jaka to jest roślina w tle? Taka trawka, wysoka trawa, taka położąca się na tafli wody. Jaka to jest roślina? Zadałem Wam takie pytanie. No i wiele osób odpowiedziało. Ktoś tam się pomylił, że to jest Vallisneria nana. No, na pierwszy rzut oka tak z daleka, nie? Jak są takie nieostrości tam za mną w tle, no to faktycznie może tak wyglądać, nie? Ale nie. Jest to Eleocharis vivipara. I to są właśnie taki odmiana, wy znacie tę roślinę najczęściej z trawniczków, bo jest to taka odmiana niska, trawnikowa, ale to jest taka, widzicie, wysoka roślina. No i tam pytacie, gdzie kupiłem, takie piękne sadzonki. Nie, one nie były w ogóle piękne. To gdziekolwiek nie kupicie, to nie była in vitro, to była normalnie z koszyka. Takie pojedyncze, wiecie, tam były te igiełki, długie, bo długie, ale takie pojedyncze, rzadkie i to takim jeszcze kolorze, jeszcze nieciekawym, bo takie już prawie żółte się robiły. Jak to zasadziłem, powiem Wam, 2 tygodnie, jak to wystrzeliło, to co widzicie na filmie poprzednim, to już jest gęste, zielone, wysokie, one nie były aż tak wysokie, teraz są takie bardzo wysokie, są takie bardzo gęste, są coraz bardziej gęste. Niedługo trzeba będzie je przycinać. Także 2 tygodnie wystarczyło, żeby doprowadzić się do takiego fajnego, no dość ładnego stanu. I pytanko. Nie mam kogo spytać. Mam komputer pH JBL-a Proflora CO2. Czy ktoś spotkał się z niewłaściwym wskazaniem temperatury z czujnika, który podpina się pod ten komputer? Komputer zaniżał mi temperaturę o ponad 1,2 stopnia poniżej zadanej na grzałce. Sprawdzałem temperaturę 3 innymi termostatami, podpinałem inne grzałki, inne termometry wskazują prawidłową temperaturę. Na razie skończyło się na odniesieniu odesłaniu czujnika pomiaru do temperatury do JBL do Niemiec. Czy może ktoś wie, czy problem może wynikać w czujniku, czy też fabrycznej kalibracji tego komputera pH. Ja już o tym tyle razy wspominałem. Nawet jak zakładam to akwarium, omawiałem ten sprzęt, który tam mam, bo ten komputer jako drugi tam u mnie jest, tak dla beki, bo używam tu naszego polskiego. I mówiłem, że tam po prostu ten czujnik to jest jakaś masakra. U mnie też nie działa. Zresztą, wiesz co, ja miałem już w swoim tutaj w życiu kilka tych komputerów i do czynienia. O, posiadam swój, mój własny, prywatny, ale też mam do czynienia po prostu w akwariach, które tam gdzieś doglądam, serwisuję. Są też te komputerki, te sterowniki do pH i powiem Ci, każdy jeden ma problem z temperaturą, oprócz jednego, u Michała. On ma, u niego działa, nie? U niego dobrze mierzy. Jest jedyny wyjątek, który potwierdza regułę. Reszta po prostu pokazuje bzdury. I czy tam jest problem techniczny? No jakiś na pewno, nie? Czy to jest wina samego czujnika? Myślę, że nie. No. To jest raczej coś tam się dzieje w tym samym sterowniku. Może kalibracja. Ciężko mi to powiedzieć, no bo nie znam jakby tych zawiłości technicznych, jeśli o to pytamy. Ja temat olałem, bo ja tego po prostu nie potrzebuję. Myślałem, że nie będę się dalej z tym szarpał, bo mam sprzęt, który pokazuje mi też jakoś tam elektroniczny, który mi pokazuje temperaturę, jakieś tam zaawansowane mam takie rozwiązania, które mi tam w aplikacjach pokazują, więc no nie jest mi do niczego to potrzebne. Mam nowy czujnik, który mi przysłali i powiem Ci, że jak go podłączyłem raz, no to on dalej pokazywał, już raz nie pamiętam nawet, ale to różnica była znaczna, nie wiem o ile, już nie pamiętam, nie chcę zgadywać czy wymyślać, więc ja go nie używam, nie podpiąłem go u siebie, nie widzę głębszego sensu. U mnie 2 filtry mają wbudowane fluwale G6, mają wbudowane te termometry, mam jeszcze termokontrola z refaktory, więc psu na budę mi to w ogóle, następne kable, ale no temat jest no znany. Jeśli odeślą Ci ten czujnik po tej naprawie, czy dostaniesz nowy prawdopodobnie, bo tam nie ma co naprawiać, napisz, co się zmieniło, aczkolwiek wątpię, żeby cokolwiek się zmieniło. Tak, że Ci powiem, że moim zdaniem to nie jest wina czujnika, raczej sprzętu, ale może u Ciebie jest inaczej.
I jeszcze tutaj pytanko odnośnie ostatniego filmu pod tytułem Sabotaż. Ale tu tytuł się zmienia, jak już mówiłem, bo on jest mylący trochę. Odnośnie tego tutaj filmu. Witam. Czy w takim przypadku świecić UV? No ja tam nie użyłem lampy UV. W ogóle nie zapalałem w tym przypadku na glony, które tam u mnie występowały. Lampa UV w ogóle nie pomoże. To, że zabija zaradniki, no fajnie, fajnie. Ale glony dalej zostaną, wiesz? I tyle, nie? Ona pomaga przy zakwitach glonów jednokomórkowych, przy jakichś tam pierwotniakach, przy niektórych chorobach pasożytniczych też się sprawdza, ale na tego typu glony, jak tam widzicie na filmie, żadnego, zerowy wpływ. Nie warto jej odpalać, nie widzę sensu większego. I tu pytanie. Witam Pana. Czy mógłby Pan wypowiedzieć się na temat stosowania odbłyśników w pokrywach? Czy faktycznie, jak to niektórzy głoszą, podnoszą efektywność oświetlenia nawet o 40-50%? Czy to mit? Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. No i kolejna bzdura z forów internetowych. No powiem Wam tak. To jest prawda, że podnoszą tam efektywność, jeśli macie świetlówki. Bo jeśli macie oświetlenie LED-owe, jak ktoś rozumie, jak działają LED-y, no to nie zadaje takich pytań. Nie? Po prostu, nie? Nie ma to żadnego, absolutnie żadnego wpływu. LEDy działają kierunkowo, mają taki, a nie inny kąt świecenia, mniejszy lub większy, ale nie działają w ten sposób jak świetlówki, że wiecie, to światło jest na całej jakby powierzchni świetlówki i do góry też waliło w pokrywę, wtedy tam było sens stosować odbłyśniki. No dzisiaj przy LEDach naprawdę, poważnie, to tak twierdzi. No świetny odcinek, chyba esencja przedstawionych rzeczy, które wpływają na glony. Jak spokojnie przywrócić równowagę? Czy istnieje odcinek, gdzie przedstawiony jest cały stosowany w tym akwarium system dozowania, pompy? Serdecznie pozdrawiam. Tak, tak, jest taki film, w którym omawiam sprzęt do tego akwarium. Zamieszczę tutaj taką miniaturkę. Nie wiem, czy łącze zadziała, jak klikniesz, czy się przerzuci razu do tego filmu. Kiedyś próbowałem coś takiego zrobić i mi nie wyszło. Więc tam może poznasz po miniaturce. Bez problemu sobie tam znajdziesz w nie wiem, 30 sekund. Co do filmu z niedzieli o glonach, no to mi się wydaje, że właśnie taka esencja tam była. No, pokazałem przyczyny powstawania glonów, co się musi wydarzyć, żeby się pojawiły i co się musi wydarzyć, żeby one znikły. No, sprawa mi się wydaje prosta. No, jeśli mi się w ten prosty sposób udało to ogarnąć, to nie rozumiem, dlaczego niektórym z Was może to się nie udać. No, nie ma takiej możliwości. Musicie odhaczać punkt po punkcie, o których tam mówiłem i nie ma problemu. No, jeszcze rozumiem, że może być jakiś problem z wodą, którą tam lejecie, tak? Bo macie jakąś tam podłą kranówę. No to trzeba też to wyeliminować. Filtry RO kosztują teraz grosze i tyle. No, jeśli chcesz walczyć z glonami, to wszystko spełniłeś, a mimo wszystko jeszcze tam jakieś delikatne problemy z tym masz, no to może zainwestuj w ten filtr 100 zł i będziesz miał po sprawie. No bo to chyba jest bardziej logiczne niż szarpanie się z tymi glonami przez miesiące, jak niektórzy, czy kupowanie jakichś magicznych preparatów, które pomogą. Są preparaty, które działają na glony. Są też takie, które nie działają. Swoje niestety kosztują. Czy warto? Myślę, że tak średnio, nie? I tutaj jest komentarz. Kolega tu pisze, że ma problem ze ślimakami, nie może tego ogarnąć i będzie likwidował swoje akwarium, odkażał wszystko, pozbywał się roślin, kupi in vitro i gąbki i tamto i siamto, że musi restart zrobić, by się pozbyć ślimaków. Niektórzy to sobie potrafią utrudnić życie, nie? Może jakaś taka pasja jest, nie? Słuchajcie, no kup jakieś tam kolcobrzuchy karłowate, kup sobie jakieś helenki i po sprawie, no nie ma problemu, no wiesz, to nie trzeba robić restartów, a kto powiedział, że się uda? Może po restarcie będzie się dalej ślimaki. Znam takich przypadków w cholerę. Znaczy jakieś jedno jajeczko ślimaka gdzieś tam w czymś, na roślince czy na czymś, co przeniosłeś i do widzenia. A nawet powiem Ci, w odchodach ryb coś takiego się może znaleźć. Jak ryby wrzuci z powrotem tych, które miałeś. I też będziesz miał dalej ślimaki. No, na początku nie zauważysz, ale minie miesiąc i zaczniesz znowu je zauważać. Nie prościej kupić helenki, jakiegoś kolcobrzucha małego i żeby ci to zjadł, u mnie się to sprawdza. U ciebie też musi. No, przecież ja nie jestem jakiś wyjątkowy, nie? I komentarz pod ostatnim filmem, czyli film Sabotaż o glonach. No, na własne życzenie. Hehe, ciekawe, ile roślin wyrzucisz po tym zabiegu. Zabiegu z liter. I trzeba będzie robić zmiany. Pozdrawiam. A dlaczego miałbym wyrzucać rośliny po tym zabiegu? Jaki jest powód? Ja nie znam żadnego. Słuchaj, nie wyrzuciłem ani jednej rośliny.
Ja już tam te zabiegi kończę, to już jest wszystko umieszczone, praktycznie już teraz nie widać, tam w jednym miejscu trochę kasa osób zostało, już mają się bardzo, bardzo źle i niedługo będzie koniec, finał tej sprawy, 2-3 dzionki pozamiatane. Nie straciłem ani jednej rośliny, posuwałem trochę tych liści najbardziej porażonych, bo nie widzę sensu, wiecie, punktowo gdzieś tam jednego liścia obsikiwać specjalnie preparatami karbo, czyli aldehydem glutarowym, o pewnym stężeniu oczywiście. Po co mi to? Usunę liść, roślina jeszcze bardziej zacznie się krzewić, wiecie, coraz więcej tych liści będzie. Więc posuwałem kilka listków, tych takich najbardziej porażonych, które już tam no, niezbyt dobrze rokowały, bo tak były porośnięte, brzydko to wyglądało. Prościej mi jest usunąć, roślina sobie z tym poradzi, wypuści nowe liście. I to wszystko. Na tę chwilę nie straciłem ani jednej roślinki. No. No i tu jest taka sytuacja, o której już mówiłem, ale to przeczytam Wam to. Wszystko ładnie, pięknie, lecz nie takie to proste jak na Twoim filmie. Dlaczego nie? Mi się udało, Tobie się nie uda? Dlaczego? Jaki jest powód? Może za chwilę. Moim zdaniem wszystko zależy na jakiej wodzie prowadzimy akwarium. Swoją drogą, na jakiej prowadzisz? Ja prowadzę Nero. Jakbyś oglądał mój kanał regularnie, to byś widział, że prowadzę Nero. U mnie te rady średnio by działały. Szczególnie te podmiany wody, minimum 50%. Stosuję tę radę tylko wchodząc w jednych glonów, wchodzę w drugie. Po podmianach tak dużych od razu mam kolonię okrzemek w bardzo dużej ilości. Także zielone znikną, a brązowe się pojawią. Trochę taka walka z wiatrakami. Ale w RO nie chcę wchodzić. A dlaczego nie chcesz wchodzić w RO? Tego nie rozumiem, naprawdę. Nie, ja myślę, że po prostu lubisz swoje glony, chcesz się z nimi mocniej zaprzyjaźnić, no bo to, ja nie widzę tu logiki żadnej, naprawdę. Wolisz się bujać miesiącami z problemami, irytować, niż postawić na filtr RO. Może masz dużo czasu, nie masz co w życiu robić, no to możesz walczyć z glonami, czemu nie? Bo taka pasja może jakaś. Tak jak kiedyś pisałem Zenonowi, kupujemy korzenie, kleimy, kombinujemy, żeby przypominały korzenie drzew, jak w tym przypadku. A za 3 miesiące ani śladu. Po tym wszystkim zarośnięte, te małe detale, smaczki, z których byliśmy tak dumni, to odkrywamy je dopiero jak rozbieramy akwarium. No i nowy tytuł zdobył nasz Daniel, władca glonów. Władca glonów. Każdy akwarysta jest władcą glonów, jakby nie patrzeć. No tak to jest, że wiesz, budujemy aranżację, przykładamy się, budujemy na takie, wiecie, mikrosmaczki, jak tam piszesz, a potem to wszystko zarasta. Ale jaka radocha jest przy budowaniu tych mikrosmaczków, tych takich, wiecie, detali, doklejania tego wszystkiego. Ja to uwielbiam po prostu, nie? Nie lubicie tego? Ja lubię sobie takie rzeczy porobić w akwarium. Sprawia mi to dużą frajdę, dużo radochy. Przez jakiś czas oczywiście cieszę się tymi smaczkami, dopóki nie zarosną, ale to jest mój wybór. Nie musicie mieć takich właśnie postanowień, tak? No, nie dopuszczajcie do tego, żeby wam te smaczki zarastały. No, od czego są przycinki? No, dbajcie o to tak, żeby to było widać, żeby to nie zarastało. Przecież to się da normalnie zrobić, tak? No, ja tam u siebie, u mnie to zarosło, ale jeszcze mi się wizja jakby ciągle zmienia na to akwarium, nie? Jak widać po tym filmie ostatnim, tak? Tu dosadziłem, tam coś zmieniłem i tak dalej. No, rozrasta mi się, patrzę, no to fajnie wygląda, no i staję przed takim dylematem. Odkryć ten korzonek, który był wcześniej widoczny, który mi się podobał, bo zarosły go rośliny, jakieś mchy na przykład, czy nie odkrywać. Tak patrzę na to, patrzę i tak się zastanawiam. Co byłoby ładniejsze? Ten korzeń, który wtedy był taki fajny, czy jednak te rośliny, które tu wyrosły? No i czasami podejmuję decyzję, że jednak te rośliny mi się bardziej podobają i fajnie tam wyglądają. I tego nie robię. No to widzisz, kwestia gustu jest jakiegoś tam postanowienia ogólnej wizji na akwarium. Każdy może mieć inną i, no wiecie, wasza wizja też w trakcie jakby bawienia się tym wszystkim, co jest w akwarium, zarastania tego wszystkiego, dbania o to przycinek i tak dalej, może się zmieniać, nie? To nie jest tak, że powiedziane, że macie raz na zawsze taką wizję i to ono się nigdy nie zmieniło, nie. No wiesz, kupujesz samochód, on jest biały, a po jakimś czasie patrzysz, kurka, no fajnie by było, gdyby był niebieski, nie? No, no to samochodem jest inaczej, bo to drogo jest, nie? Witam, byłem, widziałem, a może Pan poradzić coś na zbicie azotanów? Podmiany wody, filtracja, obsada, tylko rośliny. Mam je na chwilę obecną na poziomie aż 50. To dużo. No, co Ci mogę powiedzieć? No już trochę materiału na ten temat było. No, podmiany wody na pewno, to podstawa jest. No, są po to, żeby rozcieńczać pewne substancje, które się kumulują w wodzie między innymi. Na początku zastanów się, skąd masz te azotany. No najpierw musisz dojść do tego, skąd się u Ciebie wzięły. No pewnie ktoś ich tam nie wrzucił, tylko no, wiadomo o co chodzi. Ustal, co się dzieje.
Może masz przerobiony zbiornik. Może karmisz za dużo. Może karmisz kiepskim pokarmem. No, możliwości jest duże. Może przedawkowałeś z nawozem. No, tutaj nie za wiele napisałeś, ciężko powiedzieć. No, pozbyć się jak pozbyć. No to już mówiłem, podmiana wody, jakieś wkłady do filtra możesz użyć. No, jest tam kilka takich różnych, które można było wsadzić. Jakiś tam zeolit, jakiś tam purigen, jakieś tam żywice, które pochłaniają te rzeczy. Woreczki takie przepływowe, fiksy z oreka nawet widziałem na azotany. No, możliwości jest wiele, wystarczy sobie tam gdzieś poczytać, znajdziesz takiej informacji opór. I komentarz o tym, jak mieć pokrywę, ale jej nie mieć. OptiSet. Mam OptiSet. Pokrywę zastąpiłem przezroczystą Plexi i świeci na dzień dzisiejszy Skylight Hyperbar 75, więc można mieć porządne oświetlenie w akwarium z pokrywą. I wszystko na ten temat. No i gdzieś tam po internecie krąży jakiś kurs akwarystyczny o zakładaniu akwarium, o dbanie o to akwarium, on tam coś kosztuje. Też widziałem te reklamy, czy ja taki kurs będę robił, coś podobnego. W sumie to mógłbym coś takiego zrobić, no technicznie, tak? No, jestem w stanie coś takiego zrobić, bo jak gdyby no, mogę to zrobić. Z czasem trochę lipa, no taki kurs powstaje przez wiele miesięcy. To nie jest tak obsiu, że się nagrywasz sobie, wiesz, tam cyki jest gotowe. To jest wiele godzin materiałów, no, trzeba się tego przygotować, ogarnąć to wszystko, no to jest masa czasu. Jak zrobienie odcinka na YouTube'a, wiecie, kosztuje, trwa dwa dni, no to kursu wiele miesięcy, pewnie pół roku i to z tej harówy, żeby to wszystko dopiąć. Więc no, jak będzie potrzeba, będziecie chcieli takie coś mieć, no to może bym coś takiego mógł zrobić. Kwestia zastanowienia się. Co do tego kursu, który tam krąży po internecie, ja nie będę tego oceniał, bo kim ja jestem, że miał oceniać czyjąś pracę. Nie mam tego kursu, nie kupiłem go, więc nic nie mogę powiedzieć, bo nic na ten temat nie wiem. Widziałem tam, cena jest jakaś tam normalnej chyba. Ofercie jakieś 250 zł i tam jakaś jest promocja, coś tam widziałem promocję, to chyba 8 dyszek niecałe kosztuje. Czy to dobra cena? No nie jest to wysoko, powiem jak na kurs, tak? Ja się tak głębiej zastanowić, no to stworzonego kursu kupa pracy. Trzeba ponieść też koszty, no bo tam w akwarium pokazujesz, no musisz kupić cały ten sprzęt, rośliny, wszystko pokazać, dbać o to, preparaty, pierdoły, no to nie jest za darmo przecież, nie? Jak masz, wiesz, możliwość samemu sobie kręcenia takiego filmu, no to jeszcze tam to nakręcisz, jak nie, ktoś ci to kręci, no to musisz mu zapłacić, no to nie są tanie rzeczy, nie? To jest jedna sprawa. Dwa, ten kurs potem trzeba gdzieś wrzucić na jakąś platformę, która ogarnia płatności, dostępy, cuda, wianki, tam różne, marketing tego wszystkiego. To kosztuje, na pewno nie mało, nie wiem, ale przypuszczam, że to nie są tanie rzeczy. Opłacić podatek, no bo to musisz mieć wtedy działalność, nie? Podatek, ZUS, to co zostaje z tych 2,5 stówy na rękę? No tak przypuszczam, że niewiele. No ale tak jak mówiłem, nie mi to oceniać. Ja twórcą kursów żadnych nie jestem, więc nie, może kiedyś zrobię, to zależy. Jak będziecie chcieli, to zrobię jakiś kurs na jakiś tam temat. W sumie do rozważenia. Jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jeśli chciałbyś mnie porwać na tą kawę, to link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i za to, że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy, że klikniesz wesprzyj tuż obok nazwy kanału, a system dalej Cię poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na jego Facebooka i na mojego TikToka.